Uuu, szybinka. Łapa je. Jedziemy! Pa, pa, pa! Jebany worek! Let's go! Siemanko, siemanko. Witam wszystkich w kolejnym odcinku od Packera do MMA Fightera. Dzisiaj, jak widzicie, worek zawieszony jest na takiej lince. Bo gdy był bez linki, to troszkę był za wysoko. A że chcę bić tutaj doły... Sorry. A że chcę bić tam na dole, to musi być odrobinę niżej. Także zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj będzie troszkę pokazane, jak i co boksuję, jakie rękawiczki mam, jakie sobie kupiłem, jakie rękawiczki zimowe. Bo zima jest, kurde. Pokażę w ogóle wam, jaka u nas jest zima, nie? Już, chwila. Tak u nas wygląda zima. Zaraz pójdę. Kurde, czekajcie, wyjdę na balkon. No. Zajebista jest zima, śniegu nie ma. I pokażę wam, ile stopni jest. Patrzcie, tyle stopni. Tutaj. Kurde, ruszyło się. Nie widać. O, teraz widać. Zobaczcie, prawie 11 stopni. Taka to jest. Tutaj wam pokażę, jakie mam kupione owiki z Fight Gear. Power System i co tu jest? International. Do. Naprawdę pasują mi, są materiałowe. Długość to chyba jakieś 15 km. Zanim je zawinę, to jak jest poniedziałek, to we wtorek dopiero ćwiczę, bo mam owinięte ręce. Nie, żartuję, ale dosyć długie. Także... Jeżeli ktoś chce sobie kupić, to polecam tą firmę. Nie są drogie. Nie wiem, ile dałem. Szczerze, 7 euro albo 5 euro. Nic więcej. Także naprawdę zajebiste. Pasują mi. A, jeden minus. Prałem już je. I co najlepsze, woda robi się czerwona. I to zajebiście czerwona, czyli farbuje, nie? Także nie pieszcie tego z żadnymi gaciami, galotami. Bo możecie z białych wyciągnąć różowe albo czerwone. Także uważajcie na to, nie? Bo ten materiał lubi farbować. Dobra, przechodząc do rękawic. No to zobaczcie, takie są rękawice z firmy DBX Bushido. Naprawdę bardzo dobre. To są dwunastki. Naprawdę polecam. Tak wygląda. Jest tu zajebiste usztywnienie. Same w sobie już tutaj mają takie, jakby to usztywnione, można mówić. A po zamknięciu rękawicy, po zapięciu, naprawdę jest zajebiście sztywno, gdzie plus do tego dochodzą owijki, nie? Także ja kupiłem sobie dwunastki. Chciałem dziesiątki, ale mówię, kupię sobie troszkę cięższe dwunastki i będę napierniczał dwunastkami, nie? Później przerzucę się na rękawice do MMA. Ale na razie chcę sobie poćwiczyć boks i zobaczyć, jak to mi wychodzi. A zaraz zobaczycie, jak to mi wychodzi, bo kilka ujęć nagram na pewno. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał nad rękawicami, to te są naprawdę godne ceny. Ceny i godne do kupienia. Cenę już wam mówię, jaka jest. Wiecie co? Sprawdzę, ale wydaje mi się, że 80 zł, 89, coś koło tego. Zaraz sprawdzę, wrzucę wam, zobaczymy, nie? Ale jeżeli ktoś potrzebuje fajne rękawice, naprawdę
Zajebiste, według mnie zajebiste. Firma spisała się, także zrobię tutaj reklamę. nic za tą reklamę nie mam, ale zrobię. No, także tutaj jest pioda. Trzeba przybić piodę. No, i polecam, polecam. Worek zawieszony. Jedyna wada, jaką jest, to jest za lekki. Jest odrobinę za lekki, bo jak pierdyknę z mojej bicepsa, z mojego bicepsa i tricepsa, to worek troszkę lata. Także z biegiem czasu będę musiał zamontować większy worek, cięższy to znaczy, cięższy, bo ten jest za lekki. Jak pójdzie taki kop, to zobaczcie, jak to idzie, nie? Także, no. Co do szybkości, to nie będę mógł tu napierniczać w niego, o tak. Szybko, bo zobaczcie, dajmy na to, uderzę szybko i już on ucieka. Także na pewno z biegiem czasu postaram się o nowy worek, ciężki jakiś, tylko nie wiadomo, czy to wytrzyma, chociaż zobaczcie, jak to trzyma. Trzyma, bardzo dobrze trzyma. Także zaczynamy. Dobra, ja teraz będę sobie robił owijki. Zobaczcie, jaką to ma długość. Może rzucę to tak. O kurde, patrzcie. Mówiłem, że 15 kilometrów. Stąd do tamtąd jest jakieś 30 kilometrów. Do drzwi 30 kilometrów, czyli połowa. No to wychodzi prawie 15 kilometrów. To jest 15, bo jest troszkę dalej, czyli 17. Dobra, ja już sobie owijam ręce i zaczynamy. Aha, chciałem wam jeszcze pokazać inną reklamę. Zajebisty secik. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi poboksować albo do cardio, też się nadaje. Tam sobą widać, tu pokażę. Ten secik wymiata, nie? Także włączę sobie muzykę. Głośniej weźmiemy, a to już jest na całą petardę. Ale secik naprawdę jest kocur. Owinięta. Może pokażę w jednym filmiku, jak ja owijam ręce. Już wam mówię, ja tutaj nie daję, nie? Według mnie to może doprowadzić do jakiejś kontuzji, ale niektórzy robią tutaj, im to pasuje. Mi to nie pasuje, ja sobie tak wiązałem ręce, totalnie mi nie pasowało. Ja daję sobie tutaj. Podpatrzyłem od Salety, nauczył mnie. I naprawdę zajebiście, sztywno, ubiorę rękawice, to będzie naprawdę zajebiste. Może kiedyś pokażę, nie? Ale trzyma się bardzo dobrze. Dobra, dwie owinięte, teraz przypinka. Jest, siedzi, kurde, bajce. Dobrze, że to lustro jest. Kurde. Dobra. Zobaczcie. O, łapa jeszcze siedzi. Siedzi łapsko. W tym odbicie źle widać, ale... O, jest, jest łapa. Dobra. Co najważniejsze... Co najważniejsze, to pokażę wam co z mojego kącika. Tutaj troszkę tego jest. Przed treningiem, aby odrobinę energii, no i może troszkę pompeczki było, to wleci sobie Pump Explode. Ma beta-alaninę w sobie, czyli odrobinę pobudzi. Będzie zajebiste, także chlup w ten dziób i jazda. To co, na zdrowie wszystkim. Kurde, jakbym wódkę pił. O, uwaliłem się. Wódki nie piję, a wiem, jakbym wódkę pił. Jazda. Trzeba było wziąć z tym, z oddechem.
Łyk. Jazda. Najgorsze jest to, że nie będę wiedział, jak ustawić kamerę, żeby to dobrze było nagrane. Także jak będzie jakaś lipa, meldujcie, że lipa. Kurde, napiszcie tak, nie lipa, bo pod komentarzami jak będzie napisane lipa, to będzie źle. Napiszcie zajebiście i będę wiedział, że lipa. Nie, kurde, tak nie może być. Nie. Ale chodzi tylko oczywiście o ustawienie aparatu, nie o filmik. Także, dobra, zobaczymy, postaram. Dobra, już nie pierdolę, tylko coś będę robił. Robimy, tańczymy na worku i jazda, rozgrzeje się odrobinę. Zobaczymy, kurde, jazda. Kurwa, mam tremę, jakbym nie wiem co, brał ślub. O, już widzę, że światło przeszkadza. A bez światła okno, kurde. No muszę chyba je zamurować, to okno, no. Trzeba odpalić odcinek Wiesio Iras Dzikox muruje okno. Dobra, ustawię z drugiej strony. To jest zajebiście. Z tej strony będą ujęcia, ale ja nie będę stał z tej strony, tylko będę stał z tej strony. Także... Łapa jest? Także będę z tej strony nagrywał, żeby światło było... Jest do dupy pogoda, także do dupy oświetlenie. Trzeba załatwić sobie jakieś oświetlenie i tyle. Także będzie lepiej. Początek. Także, żeby to nie było od razu bum, 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 bum. I pozrywamy. Puh. Ja już nic zamiaru nie mam zrywać. Kto wie, ten wie. Normalnie, jak boksuję sobie, to ćwiczę bez koszulki, ale nie będę... się rozbierał. Lecimy. Już mówię, taka luźna. I widzicie? To, co mówiłem, uderzę mocniej i worek już ucieka. Także lipa worek, ale na siłce mam lepszego, na siłowni napierdalam w inny worek, nagram odcinek, także zobaczycie, jakie tam są worki, tam są dwa worki, dwa, właśnie w rękawicy pokazuję dwa. Yeah.
Nie mogę mieć takiej muzyki. To się nagrywa, kochani. Zmiana strony. Dobra, wiecie co? Ja sobie poboksuję lekko. Porozgrzewam się troszkę na woreczku. No i później może jakiś tam szybciej pokażę co i jak. Co się nauczyłem. Jak to tam wychodzi, nie? Także widzimy się za chwilę. Muszę ściągnąć rękawice i wyłączyć. I dalej się rozgrzewam. Ciszę może muzę, bo może mnie nie słychać, kurde. Dobra. Ja już sobie zrobiłem rozgrzewkę. I co wam chciałem powiedzieć? Powiem wam, że gdy atakując z prawej ręki, ustawiony na prawą stronę, wychodzi mi tak samo dobrze, jak z lewej ręki. Ja ogólnie jestem leworęczny i powinna być lewa ręka do przodu, ale powiem wam, że nawet z prawej ręki dobrze mi to wychodzi. Pach, 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 pach. Nie czuję jakiejkolwiek różnicy. No, może tam z 10%. Pa, 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 pa. To było z lewej. A teraz zobaczcie. Pa, 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 pa. Kurde. Boję się, że kiedyś wpadnę w ten bazotar. I tyle, nie? Ale mniejsza o to. Jedziemy. Finito, jaja mi to. Zobaczcie mój prosty. Jak prostego pierdyknę, to leci tam, nie? Patrzcie. To był taki lekki. Zawsze. Prawy, prosty. Sądzę, że jest siła,
na bokserze limit idzie, nie? Najlepsze jest to, że ja to traktuję jako zabawę. I to mi się podoba. Czekajcie. Tak, nagrywa się. Nagrywa się. Jedziemy dalej. Góra, góra, dół. Tak dla wtajemniczenia lubię bić w dół. Pach, 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 pach. Ogólnie powiem wam, że takie cardio z rana to jest petarda. Muzyka. Zakwasy po wczorajszym rozciąganiu. A tu? Jaja muszą być. Ale jedziemy dalej, jedziemy dalej. Nie ma co odpoczywać. Kondycję trzeba ćwiczyć. Napierniczać. Czekajcie. Cholera. Trochę przesunąć. Dobra. Jedziemy. Maj. Kurwa, tu nie idzie na tym szybkości robić. Bo gdy chcę uderzyć z całej luty i potem szybko zapierdlić się z drugą, to mi worek ucieka. Patrzcie. Widzicie? Muszę lekko uderzyć, tak? I dopiero przypierdolić. Także nie mogę całej szybkości używać. Patrzcie. I siły oczywiście, nie? Szybkość mogę, ale siły nie mogę, bo... A co to mi da? Że ja uderzę w to szybko, a lekko. Czyli to tak. To nie było szybko, nie? Ale tak. Już później nie mogę. Jebany worek! Za lekki! Święta idą. Poproszę o nowy worek. Mikołaja.
nie wiem, chyba następny odcinek nagram na siłowni. Tak to wygląda. Pierwszy dzień, można powiedzieć, tu z boksowania. To wytrzymało, także jest ok. Czekajcie, ściągnę to na chwilę. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, bo po co mam wam tu pokazywać, jak cały czas boksuję. Ja się będę z wami żegnał, a w związku z tym, że są święta i niedługo będzie po świętach. Także co? Życzę wam przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Wesołe, żeby były. Jak ktoś chce, niech się napierdoli, wtedy będą jeszcze bardziej weselsze święta. No i co? Przede wszystkim jeszcze, żeby każdy wrócił po tych świętach i dotrzymał do nowego roku. Ja by wszedł w następny rok z zajebistym entuzjazmem, z zajebistym kopem. I co? Większa motywacja na nowy rok, bo ja sobie daję cele do spełnienia i mam nadzieję, że to wszystko zrealizuję. Gdzie mam nadzieję? I to wszystko zrealizuję. Ale mniejsza o to, jeszcze raz, zdrowych, wesołych świąt. Kto dotarł do końca odcinku, także niech zostawi co? Piąteczkę w górę. Niech subskrybuje. Subskrybujcie ten kanał, bo kurde, słabo idzie z subskrypcjami. Bo jak przypominam, ostatni mój kanał został usunięty. Także dlatego mam tak mało subskrypcji. Subskrybujcie, wesołych świąt. I kto dotarł do końca, niech napisze byczki. Byczki, dobra. Trzymcie się zdrowych, wesołych, spełnienia marzeń od G-Koksa. Dobra, pozdrawiam. Już nie będę gadał głupot. Trzymcie się, piona. Yo! Jeszcze się tutaj dogram. Zachęcam do śledzenia. Kurwa. Nie śledźcie mnie, nie śledźcie. Ale do oglądania filmików, bo będzie się działo. Będą inni ludzie. Także zachęcam do oglądania. Na pewno będzie się działo. Także jeszcze raz piąteczka. Śledźcie, nie śledźcie, ale oglądajcie kanał od Pakera do MMA Fightera. Piąteczka, trzymcie się, zdrówka życzę, yo! Że jesteście! I nasi jeszcze mogą, nasze niebo na ziemi, pula! Go, let's go! Let's go! To nie woda. To palony salcesson.